Witam Państwa. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj opowiedzieć o czymś tak odległym, w bardzo wielu kontekstach odległym, jak nieskończoność. To temat jest bardzo trudny i spędziłem naprawdę dużo czasu, żeby jak gdyby opowiedzieć, żeby według Einsteina, żeby posłuchać się Einsteina, mówcie tak prosto, jak to możliwe, ale nie prościej. I to jest niesłychanie trudne. Otóż na początek Einstein jest niewyczerpanym źródłem cytatów, więc jak przygotowywałem ten wykład, to od razu skojarzył mi się cytat z Einsteina. Mianowicie dwie rzeczy są nieskończone. Głupota ludzka i wszechświat, chociaż tego drugiego to nie jestem pewien. Ale to oczywiście dla żartu. Otóż zacznijmy od definicji nieskończoności. Czym jest nieskończoność? Żeby jak gdyby dać temu bardziej solidne podstawy. To znaczy, że na przykład liczby naturalne są nieskończone, ponieważ nie ma tak dużej liczby, że zawsze można coś dodać. W matematyce jest to definiowane precyzyjnie i przytoczmy tę definicję, ponieważ można jak gdyby się nią potem posłużyć. Mianowicie w planie najpierw opowiem o nieskończoności w matematyce, potem w fizyce klasycznej. Wszędzie spotyka się nieskończoność. To jest może zdumiewające, ale naprawdę nieskończoność jest wszędzie. I w matematyce w oczywisty sposób, ale również w fizyce, w bardzo wielu miejscach. Nieskończoność kwantowej teorii pola. To jest bardzo trudna nieskończoność, z którą do dzisiaj nie potrafimy sobie do końca poradzić. Nieskończoność w teorii grawitacji Einsteina i na końcu podsumowanie. Otóż w matematyce zbiór nieskończony jest wtedy, kiedy mamy pewien zbiór, usuwamy z niego pewne elementy i to, co zostanie, nadal jest w jednoznacznej odpowiedniości z wyjściowym zbiorem. To znaczy, jest to w oczywisty sposób niemożliwe dla zbiorów skończonych. Jeżeli mam zbiór pięciu obiektów, wyjmę dwa i zostawię trzy, to nie mogą te trzy być w jednoznacznej odpowiedniości z pięcioma. Któreś dwa będą zostawione na boku. I dla każdego zbioru skończonego jest to oczywiste, że tak zrobić nie można. Więc w matematyce jest taka definicja, że jeżeli tak zrobić można, to na pewno jest to zbiór nieskończony. Dajmy przykład. Liczby naturalne, te, o których mówiłem, to są od 1 do nieskończoności, cokolwiek by to miało znaczyć. Wyjmujemy wszystkie liczby nieparzyste, czyli zostawiamy liczby parzyste. Czyli to jest właściwy podzbiór, no bo pominęliśmy połowę tych liczb. I teraz tworzymy odpowiedniość, mianowicie w prosty sposób. Jedynce ze zbioru pełnego odpowiada dwójka, dwójce czwórka, trójce szóstka, czwórce ósemka i tak dalej. I każdy element z pierwszego zbioru jest uwzględniony raz i każdy element z drugiego zbioru jest uwzględniony raz. Żaden nie jest pominięty z każdego zbioru. I taka jednoznaczna odpowiedniość istnieje. Jest to możliwe tylko i wyłącznie dla zbiorów nieskończonych. I oczywiście wniosek jest taki, że liczby naturalne są zbiorem nieskończonym, skoro można połowę usunąć, a jeszcze znaleźć odpowiedniość między zbiorami. Idźmy dalej. Moc zbioru. Georg Cantor pod koniec XIX wieku sformalizował pojęcia, które są użyteczne dla zbiorów nieskończonych. To znaczy pytanie, nieskończoność to wydaje się, że jest jedna. Okazało się, że tych nieskończoności jest bardzo wiele. Jest nieskończenie wiele nieskończoności de facto. Otóż jak o ile dla zbiorów skończonych jest to proste. Jak mamy 5 jabłek, to jest to większy zbiór niż jak mamy 3 jabłka. Więc 5 jest większe niż 3, to można łatwo uszeregować. Natomiast co powiedzieć i moc zbioru to jest liczba jego elementów, więc łatwo można powiedzieć, który zbiór jest większy, która moc zbioru jest większa, a która mniejsza. Czy tak samo można zrobić dla zbiorów nieskończonych? Czy jest po prostu jedno pojęcie nieskończoności? Otóż nie,
On wprowadził, Georg Cantor wprowadził na tej zasadzie, na której my pokazywaliśmy tą odpowiedniość przed chwilą dla liczb parzystych i wszystkich naturalnych, porównujemy moce zbiorów. To znaczy jakaś moc zbioru zakładamy, że jest dla jednego zbioru, jakaś jest dla drugiego i możemy porównać, czy one są równe. Równe są wtedy, dokładnie, jeżeli istnieje ta jednoznaczna odpowiedniość, to wtedy mówimy, że moc obu zbiorów jest równa. Czyli moc zbioru liczb naturalnych jest równa mocy zbioru liczb parzystych. Mimo że wydawałoby się, że tych drugich jest o połowę mniej. To nie. To moc zbioru jest taka sama, ponieważ każdemu elementowi przyporządkowuje jeden element drugiego i żaden nie jest pominięty. Jest to jednoznaczna odpowiedniość. W związku z tym stąd wiemy, że liczby parzyste mają taką samą moc, co liczby naturalne, wbrew intuicji, która by sądziła, że liczb parzystych jest mniej. Natomiast jeżeli nie istnieje taka odpowiedniość, to jedna nieskończoność jest mniejsza, a druga jest większa. Znaczy ta moc zbioru nieskończona jest mniejsza albo większa. Damy zaraz przykład zarówno takich, kiedy moc obu zbiorów jest równa, znowu wbrew intuicji, i damy przykład, kiedy moc zbiorów jest różna. Otóż ułamków. Wydaje nam się, że ułamków jest radykalnie więcej niż liczb naturalnych. Dlatego, że nawet między 0 a 1, między każdymi dwoma ułamkami zawsze można znaleźć ułamek, co jest między nimi. Można tak naprawdę gęsto zrobić między 0 a 1. Natomiast naturalne są po prostu takie no, w miarę rzadkie. Jeżeli weźmiemy wszystkie ułamki, nawet między 0 a nieskończoność, to wydaje się, że ich jest nieporównanie więcej niż liczb naturalnych, bo liczby naturalne są rzadziutko co 1, a te są powtykane po prostu gęsto. Otóż pokażę zaraz, w jaki sposób pokazać, że ich jest tyle samo, że ułamków jest tyle samo, co liczb naturalnych, mimo tej pozornej gęstości na osi liczbowej. Otóż to jest argument, to jest taki, że budujemy macierz, w której, może pokażę to na ekranie, macierz, w której tu jest 1, 2, 3, 4, tam do nieskończoności, 1, 2, 3, 4 i budujemy ułamki ten dzielony przez ten, znaczy ten dzielony przez ten, ten dzielony przez ten, ten dzielony przez ten i tak dalej. Potem ten dzielony przez ten dzielony przez ten i tak dalej. Mamy macierz, pełną macierz. W ten sposób wyczerpiemy wszystkie ułamki. Oczywiście niektóre będą nadmiarowe, no bo ta liczba jest taka sama jak ta liczba. Więc pojawią się na pewno wszystkie i to jeszcze trochę więcej, ale powiedzmy je pominiamy. I teraz my numerujemy je liczbami naturalnymi. Chodzi o to, żeby znaleźć jednoznaczną odpowiedniość. Więc jedziemy tak, 1, 2, 3, 4, byłoby 5, ale ten jest taki sam jak ten, więc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i tak dalej sobie idziemy po tej macierzy i w ten sposób każdy ułamek ma przyporządkowaną liczbę naturalną, a każda liczba naturalna ma przyporządkowany jej ułamek. I w związku z tym widzimy jednoznaczną odpowiedniość pomiędzy ułamkami a liczbami naturalnymi, czyli ich jest tyle samo. Mimo że na osi naprawdę wygląda to zupełnie inaczej. Jakbyśmy narysowali liczby ułamki, to po prostu mielibyśmy gęstą siatkę liczb ułamków, a bardzo rzadką siatkę liczb naturalnych, ale ich jest tyle samo. Więc to są te takie nieoczywistości wiążące się z liczbami nieskończonymi. Przejdźmy teraz do przykładu, który pokazuje zbiory o nierównej mocy. Mianowicie liczb rzeczywistych jest więcej niż liczb naturalnych czy ułamków, no bo wiemy, że ułamków jest tyle samo co liczb naturalnych. Więc liczb rzeczywistych jest więcej. Moc zbioru liczb rzeczywistych jest większa. I pokazał to znowu Cantor. Ten argument pochodzi od Cantora. Mianowicie, napiszmy jakąkolwiek próbę odpowiedniości między liczbami rzeczywistymi, między 0 i 1, a liczbami naturalnymi. Załóżmy, że liczbie 1 odpowiada jakaś tam liczba rzeczywista z nieskończonym rozwinięciem. Liczbie 2 odpowiada jakaś liczba rzeczywista. Oczywiście to są kompletnie przypadkowe liczby i załóżmy, że ten zbiór wyczerpuje ten zbiór. To znaczy, że wszystkie liczby rzeczywiste
mają jakąś odpowiadającą jej liczbę naturalną, a każda liczba naturalna ma jakąś odpowiadającą jej liczbę rzeczywistą. Oczywiście te liczby są kompletnie przypadkowe. Zakładamy, że jakaś odpowiedniość jest. Następnie tworzymy nową liczbę rzeczywistą. To znaczy tak, w ten sposób, że bierzemy pierwszą liczbę z pierwszej liczby i zmieniamy ją o 1, czyli to jest dwójka. Bierzemy drugą liczbę z drugiej, drugą cyfrę z drugiej liczby i zmieniamy ją o 1, więc będzie trójka. Bierzemy trzecią cyfrę z trzeciej liczby i zmieniamy ją o 1, będzie trójka. Bierzemy czwartą liczbę z czwartej liczby i zmieniamy ją o 1 i tak dalej. Co się w ten czy ta liczba, która tu powstanie, jest, na pewno nie ma jej po prawej stronie, bo ona na każdym miejscu po przecinku różni się od którejś liczby. Jeżeli weźmiemy którąkolwiek liczbę milionową, to ona na milionowym miejscu się na pewno różni od tej liczby, którą przyporządkowaliśmy. Więc ta liczba, tej liczby na pewno nie ma po prawej stronie, czyli oznacza, że nie ma jednoznacznej odpowiedniości pomiędzy liczbami rzeczywistymi a liczbami naturalnymi. Ich jest więcej. Mimo że na rysunku byłoby równie gęsto, jakbyśmy chcieli narysować jedne i drugie. Więc to jest matematyczne podejście. I teraz te moce zbioru, to Georg Cantor to wymyślił, z hebrajskiego, nazywa się, znaczy jeżeli jest liczba skończona, skończony zbiór, no to po prostu moc zbioru jest liczbą. Natomiast moc zbioru liczb naturalnych nazywa się alef zero. Tak się to określa. Natomiast moc zbioru liczb rzeczywistych jest to alef jeden, bo wiemy, że to jest większe niż to. Tak naprawdę to można pokazać, że to jest wszystkie podzbiory liczb naturalnych są równe mocą z liczbami rzeczywistymi. Ale może w to nie wnikajmy, to można pokazać. Natomiast jest pytanie, czy między liczbami między mocą zbioru liczb naturalnych a mocą zbioru liczb rzeczywistych istnieje jeszcze coś. Istnieje jakiś zbiór, którego moc jest większa niż naturalne, ale mniejsza niż rzeczywiste. I to jest tak zwana hipoteza continuum, która mówi, że między alef 0 a alef 1 nie ma żadnego innego zbioru o mocy alef, takiego, że jest większe niż alef 0, ale mniejsze niż alef 1. Teraz to długo ludzie się nad tym zastanawiali, czy istnieje taki zbiór. Naturalne było przypuszczenie, że nie istnieje, że za naturalnymi już są tylko rzeczywiste i te dwie nieskończoności dotykają do siebie jak gdyby. Natomiast okazało się znowu ku zdumieniu większości, Gödel w 40, na końcu udowodnił to Cohen tam 20 lat później, że ta hipoteza jest nierozstrzygalna, że w ramach aksjomatów teorii mnogości Cantora nie można powiedzieć, czy taki zbiór jest, czy takiego zbioru nie ma. To może jest prawdą, ale na pewno nie można tego udowodnić. Więc to jest, no tutaj napotykamy naprawdę bardzo dziwne rzeczy w tym momencie. To jest hipoteza. Teraz fundamentalne pytanie, stopniowo zaczynamy przechodzić do fizyki. Fundamentalne pytanie, czy nasza czasoprzestrzeń, czy to, co jest tutaj w tej sali, jest opisywana przez zbiór skończony zdarzeń, to znaczy, że można je ponumerować i wewnątrz wszechświata to ponumerowanie da bardzo, bardzo dużą liczbę, ale skończoną, czy też może jest dyskretny ten zbiór zdarzeń w czasoprzestrzeni, ale jest nieskończony i dany przez alef zero, czy też może czasoprzestrzeń jest ciągła i ten zbiór jest dany przez alef jeden. Do tej pory w fizyce zawsze zakładaliśmy, że tak naprawdę czasoprzestrzeń jest ciągła. To znaczy, że mocą zbioru dla naszej czasoprzestrzeni, konieczną do opisu zdarzeń w czasoprzestrzeni, jest alef 1. I to daje ciągłość, pozwala na łączenie ze sobą w sposób ciągły, no przepraszam za powtórzenie, ale trudno coś innego wymyślić, w sposób ciągły zdarzeń. Dyskretność, czyli jakby to był alef 0, czy wręcz zbiór skończony, byłaby, jak gdyby nie dawałaby nieskończoności, ponieważ okazuje się, że to,
to założenie, o czym będziemy dzisiaj mówić, prowadzi do nieskończoności w obliczeniach w bardzo wielu miejscach w fizyce. W bardzo wielu miejscach założenie o ciągłości czasoprzestrzeni. Natomiast gdyby to był to, no lub to, lub ale w zero, nie dawałoby prawdopodobnie, ale takiej teorii nie ma, nieskończoności, takiej założenie dyskretności czasoprzestrzeni, natomiast powoduje niebywałe koncepcyjne problemy, jeżeli czasoprzestrzeń jest złożona z punktów, dlatego że tak naprawdę nie można przypuszczać, że my będziemy przeskakiwać w cudzysłowie z punktu do odpowiadającego mu punktu, dlatego że one są ze sobą niepołączone. Dlaczego ja nie mogę przebiec do punktu odległego o milion punktów, skoro się ze sobą nie komunikujemy, to są zupełnie osobne byty, to prowadzi do bardzo, bardzo wielu problemów i tak naprawdę ciągłość czasoprzestrzeni jest czymś bardzo naturalnym, ale prowadzi do nieskończoności. To jest to. I pytanie, czy w przyszłości będzie inaczej. Znaczy, czy powstanie teoria, która skorzysta z tego lub czegoś jeszcze innego, ale nie będzie to ciągła czasoprzestrzeń, że nasza czasoprzestrzeń będzie zbiorem dyskretnym. Są takie próby, ale one są bardzo nieoczywiste, czy też takie, no ciągłość jest radykalnie prostszym założeniem niż nieciągłość, niż dyskretność. Dobrze, w związku z tym zaczynamy teraz omawiać różne rodzaje nieskończoności, które napotykamy w fizyce. Jeżeli mamy ładunek i wyobrażamy sobie, że to jest taka mała kulka i nie pytamy, co się w środku niej dzieje, zaraz o tym powiem, dlaczego tego pytania nie zadajemy, to można policzyć pole elektryczne od tej kulki i energię tego pola, całkując po całej przestrzeni i dostajemy wynik taki, że to jest proporcjonalne do kwadratu tego ładunku i do promienia kulki. W związku z tym, jeżeli przechodzimy z R do zera, czyli mówimy, że kulka jest de facto ładunkiem punktowym, to oczywisty sposób mamy tutaj nieskończoność, że energia pola związana z takim ładunkiem jest nieskończona. No jest to kłopot, niewątpliwie. Natomiast można by powiedzieć, no to dobrze, to jest właśnie to, co mówię, no dobrze, to może spróbujmy zahamować, zatrzymać się na jakiejś bardzo małym promieniu R, traktując ładunki jako kulki i to załatwi nam problem nieskończoności. Niestety, wtedy się musimy zapytać, ale co trzyma taką kulkę? Można udowodnić, że ładunki nie mogą być stabilne, utrzymywane same z siebie siłami elektromagnetycznymi. Taka kulka musiałaby się rozpaść. W związku z tym musielibyśmy wprowadzić inną siłę, która by trzymała tę kulkę. To zaczyna być opis z obiektu złożonego, który ma gigantyczne problemy, dlatego że jeżeli nadbiega na przykład fala elektromagnetyczna, to przód kulki już o tym wie, a tył kulki jeszcze o tym nie wie, no bo fala się rozchodzi z prędkością światła. Trzeba by zdeformować tą kulkę jakoś, reagując. No gigantyczne problemy się zaczynają w momencie, jak ja chcę uniknąć tej nieskończoności. Założenie, że R jednak jest zero, zwalnia mnie z pytania, jaka jest wewnętrzna struktura ładunku. Ja już nie muszę się pytać, czy przód wie szybciej niż tył, bo one wiedzą natychmiast, bo jest to punktowy ładunek, ale ceną za to jest to, że muszę być przygotowany, że energia pola takiego ładunku jest równa nieskończoność. Zaraz pokażę, gdzie to wychodzi. I to nieskończoność jest bardzo wygodnym sposobem ukrycia naszej niewiedzy, bo być może to są kulki, być może to jest dyskretna czasoprzestrzeń tam, tylko że my o tym nie wiemy, w związku z tym zakładamy punktowy ładunek i już przestajemy pytać o wewnętrzną strukturę, bo punkt nie ma wewnętrznej struktury, jedyną jego charakterystyką jest powiedzmy masa i ładunek, tak jak dla czarnej dziury. W związku z tym to jest niesłychanie wygodne i to zawsze stosujemy. Ale może to powinny być kulki. Na razie nie ma takiego opisu. Gdzie napotykamy taką nieskończoność w takim przykładzie, który jest bliski, nie wiem, szkolnej fizyce? Znowu, weźmiemy dwa ładunki. Dwa ładunki, powiedzmy teraz już punktowe, bo wiemy, że nie chcemy rozpatrywać ich struktury. Bierzemy dwa ładunki
i pytamy o energię pola od tych ładunków. Ona jest pole elektryczne od jednego ładunku plus pole elektryczne od drugiego ładunku w każdym punkcie i całkujemy po całej przestrzeni. Otóż okazuje się, że to, no to jest E1 do kwadratu, czyli pole od jednego ładunku, który nic nie wie o drugim ładunku, pole od drugiego ładunku, E2 kwadrat, który nic nie wie o pierwszym, plus coś, co jest wyrazem mieszanym, czyli E1 razy E2. I okazuje się, że to jest nieskończoność, oczywiście to już mówiliśmy, to jest nieskończoność, ale to, jak się policzy, okazuje się, że jest to, można to policzyć i energia oddziaływania jest absolutnie skończona. To jest Q1 razy Q2 przez odległość między ładunkami razy oczywiście stała sprzężenia jak gdyby, dla elektrodynamiki. To z takiej różnicy energii bierze się siła Coulomba. Czyli wtedy mówimy, siła Coulomba pochodzi stąd, że jeżeli te dwa ładunki są w jakiejś odległości, to energia pola całego różni się, jak je odsuniemy. I tę energię odsunięcia czy przesunięcia my musimy skompensować, wykonując pracę nad ładunkiem. Czyli tak naprawdę oddziaływanie dwóch ładunków to jest zmiana energii pola w całej przestrzeni. Za to płacimy, odrywając ładunek od ładunku na przykład, jeżeli to jest plus i minus, prawda? To za to płacimy, że zmieniamy konfigurację pola w całej przestrzeni. Natomiast pytanie jest, dlaczego my mamy prawo odejmować te nieskończoności? Niewątpliwie mierzymy siłę Coulomba, się świetnie zgadza z tym wzorem, natomiast nic nie ma mowy o tych nieskończonościach. Oczywiście można powiedzieć, że mierzymy po odsunięciu i przed odsunięciem i nieskończoności są takie same. Ale dlaczego mamy prawo to robić, dlaczego to się świetnie zgadza? Poza tym, jakże odejmiemy nieskończoność, to jak odejmiemy jeszcze 5, to nadal odejmujemy nieskończoność. Dlaczego tej piątki nie możemy odjąć? Tylko to jest ścisły rachunek, który daje nam dokładnie to. Pytanie. I to pytanie właśnie, dlaczego możemy odejmować te nieskończoności bezkarnie, zostawiając tylko skończony kawałek, który nam się bardzo podoba, bo daje to, co mierzymy w eksperymencie. Następne. Nieskończenie małe w fizyce. Nieskończenie wielkie i nieskończenie małe zawsze się ze sobą łączą. Otóż tak naprawdę rachunek różniczkowy, czyli taki rachunek nieskończenie małych, wprowadzili równolegle Newton i Leibniz, ze sobą zresztą korespondując, bo taki formalny rachunek infinitezymali Cauchy'ego wprowadzony został później i z niego nic nie wyszło. Znaczy nikt już nie używa tego pojęcia. Ale w każdym razie Newton stwierdził, że akurat w opisie planet, jak planeta jest w jakimś położeniu, traktujmy planetę jako punktową masę, ona ma jakąś prędkość, to za chwilę jest w położeniu innym, no bo okrąża powiedzmy Słońce. No i pytanie jest, jak można określić prędkość planety? No jeżeli ja wezmę krótki odcinek, typu, że po sekundzie co zrobiła Ziemia, no to ona jakiś czas przeleciała, ale ona już się zakrzywiła wtedy. No i on mówił, no dobrze, to jak ja mam to opisywać? W związku z tym on powiedział coś takiego, że trzeba wprowadzić takie granice, że ona jest tak blisko, że ja nie będę pytał, czy ja liczę prędkość w tym miejscu, czy w tym miejscu. Podobnie przy hamowaniu samochodu. Jeżeli hamujemy samochód, to pytanie, jaka jest prędkość w danym momencie? No w danym momencie to muszę wziąć prędkość, czy tam przyspieszenie jakieś, czy prędkość. No to się pytam, prędkość tutaj jest mniejsza za chwilę niż prędkość wcześniej. To co ja mam, którą mam prędkość wziąć? No to mówimy, to dobrze, to zjeżdżamy z czasem tak blisko, że już przestaje nas różnica, czy ja wezmę na początku odcinka, czy na końcu, interesować. W związku z tym to była konieczność dla Newtona, żeby opisywać trajektorię, między innymi prędkość czy przyspieszenie, po to, żeby to we właściwy sposób zrobić. Jeżeli mamy, na przykład liczymy prędkość, to bierzemy pokonaną odległość przez czas, który upłynął i z tym schodzimy do zera. To w matematyce napiszemy jako różniczkę, jako dx po dt. No i teraz to rozumienie tego wzoru jest różne w fizyce i różne w matematyce. Mianowicie w matematyce to delta t
może i nawet powinno być dowolnie małe. To znaczy ja zjeżdżam z tym delta t do zera, do zera, do zera, do zera i ta granica, jak ją policzę, to wychodzi mi prędkość. No ale pytanie, czy ja w fizyce mogę taki manewr uczynić? Zupełnie inaczej rozumiem ten wzór w tym sensie, że delta t jest tak małe, że jak ja już go jeszcze będę próbował zmniejszyć, to różnica prędkości, którą tutaj znajdę, jest mniejsza niż moje zdolności pomiarowe. To wtedy już mówię, bardziej nie zmniejszam delta t, bo już i tak lepiej nie zmierzę delta x. Może się zdarzyć również, że dalsze zmniejszanie t jest w ogóle nie jest możliwe, bo jeżeli ja już delta x mam na poziomie atomowym, to ja wewnątrz atomu nie mogę specjalnie mierzyć odległości, ponieważ mam tam rozmytą chmurę elektronową i w ogóle nie wiem, co to jest odległość czy zmiana odległości wewnątrz atomu. Czyli to muszę bardzo czujnie robić. To nie jest granica w sensie matematycznym, tylko to jest granica w sensie fizycznym. Z jaką dokładnością ja muszę zmierzyć prędkość kulki, czy pocisku, czy czegokolwiek, żeby jeszcze mówić w sposób rozsądny o delta x. Jeżeli to osiąga rozmiary mniejsze niż, nie wiem, atomowe powiedzmy, to nie można zdefiniować tej klasycznej prędkości, bo ja nie wiem, co to jest wtedy. Przesunięcie chmury elektronowej, no nie wiadomo, jak ja miałbym to definiować. Czyli fizyka o nieskończenie małych bardzo je lubi. Wszystkie równania w zasadzie w fizyce definiowane są jako równania różniczkowe, tylko trzeba rozumieć ich ograniczenia wewnątrz fizyki. Nieskończenie małych w tym sensie nie ma. Przejdźmy do następnego przykładu, który jest już przykładem, który nie do końca rozumiemy. To jeszcze możemy powiedzieć, no to w miarę mamy opanowane, ale teraz przechodzimy do przykładu, który jest bardzo ważny. Jeżeli ktoś problemy z tym związane rozwiąże, to czeka na niego $1 000 000, bo jest nagroda za to. Otóż weźmy elektrodynamikę kwantową. Elektrodynamika kwantowa, powiedzmy, mamy dwa ładunki, elektron i mion, załóżmy fundamentalne, i oddziaływanie w fizyce klasycznej jest rozumiane jako pola elektryczne od elektronu odpycha mion, no bo oba są ujemnie naładowane. Więc te pole odpycha mion, a pole od mionu odpycha elektron, w związku z tym one jakoś tak przelecą, odlecą i będzie wynik zderzenia. W kwantowym podejściu rysuje się to inaczej. Mianowicie, że leci sobie mion, powiedzmy, czy to jest elektron, dajmy na to, a to jest mion. Tak czas jest. Leci sobie mion, leci sobie elektron i wymieniają sobie foton. Ponieważ wymieniają sobie foton, to energia i pęd przepłynęły z elektronu do mionu lub odwrotnie i odlatują. No dobrze, ale można powiedzieć, no dobrze, jak wymieniły sobie jeden foton, to dlaczego mają się zatrzymać na jednym fotonie? Może by chciały sobie dwa fotony wymienić. I oczywiście mogą wymienić dwa fotony. To jest w tych kropkach, jest wymiana dwóch fotonów, trzech, pięciu, siedemnastu i miliona. Natomiast druga możliwość, że jeden wysyła sobie foton z siebie przed wysłaniem tego, a potem go pochłania. Tak. I takich diagramów można narysować, ile możemy w ogóle sobie wyobrazić. To są na każdym poziomie wymiany kolejnych fotonów, to bardzo szybko rośnie. To jest kilkaset tysięcy przy wymianie pięciu fotonów na przykład. I teraz chromodynamika kwantowa mówi, że muszę zsumować wszystkie, żeby dostać, jak elektron z mionem oddziałuje. Jeżeli policzę tylko to, to dostaję klasyczne oddziaływanie. To znaczy, jeżeli policzę klasycznie pola od elektronu i od mionu, i policzę, jak one tam się zachowują, ten elektron i mion, to jak policzę wymianę jednego fotonu, to dostaję dokładnie to samo. Czyli wymiana jednego fotonu jest klasycznym obrazem oddziaływania. Ale kwantowy dopuszcza te inne. I pytanie jest, czy my musimy je uwzględniać. Może wystarczy zostać przy tym diagramie. No i to było słynne pomiar przesunięcia lamba w 1947 roku, który pokazał, że oddziaływanie nie jest opisane przez ten diagram. Znaczy wtedy nie było jeszcze języka diagramów, bo to Feynman znacznie później wprowadził. Natomiast jak ludzie to zaczęli liczyć, jak to wygląda klasycznie, to on zmierzył poziomy energetyczne tam atomu wodoru i stwierdził, że się nie zgadza. To znaczy stwierdził, że jest poprawka,
która nie jest klasyczna. I wtedy to dało bardzo silny impuls. Jak mówię, pierwszy diagram daje skończony wynik, ale pomiary wskazują, że to nie jest wszystko, że trzeba uwzględnić te dodatkowe diagramy. I niestety każdy taki diagram, w którym jest taka zamknięta pętelka, czyli tak zwany diagram pętlowy, jak się to policzy, daje nieskończoność. Po prostu nieskończoność. I to był gigantyczny problem, co z tym zrobić. Że z jednej strony musimy to dodać, ponieważ jest przesunięcie lambda. Z drugiej strony, jak zaczynamy to liczyć, to dostajemy nieskończoność. I to był naprawdę był wielki kryzys w latach 50., pod koniec lat 40. i w latach 50. w fizyce, aż Schwinger, Tomonaga i Feynman podali receptę kuchenną, jak odejmować te nieskończoności. W zasadzie kuchenną. Powiedzmy, no przesadzam oczywiście, bo jest ona ścisła, ale wzięta z powietrza. I wtedy, jak oni podali tę procedurę, to te diagramy po odjęciu nieskończoności zaczęły dawać skończone wyniki i przesunięcie lambda zaczęło się zgadzać z tymi obliczeniami. W szczególności to obliczenie dało pierwszą poprawkę, która była mierzona, która była powodem kłopotów. Ale to odejmowanie nieskończoności zostało i do dzisiaj to mamy. Znaczy do dzisiaj jest tak zwana procedura renormalizacji, która po prostu ręcznie odejmuje nieskończoności. Ona jest określona, to znaczy to nie jest całkowicie dowolne, ale nadal nie wiemy, dlaczego ona działa. Co więcej, jak nawet odejmiemy nieskończoności, to z całą pewnością suma tych wszystkich diagramów daje znowu nieskończoność, mimo że składa się już ze skończonych wkładów. Dlaczego to działa, mimo że policzymy sobie skończoną liczbę, nie wiemy. Ale działa fantastycznie. Chcielibyśmy, można napisać wzór na całą sumę od razu, ale matematyka nie rozwinęła metod, żeby tę sumę policzyć. Nadal nie ma metod analizy funkcjonalnej, które by pozwoliły nie rozdzielać tego na kolejne diagramy, tak jak robią fizycy, muszą sobie jakoś radzić, no bo nie ma metod. W związku z tym liczą kolejne diagramy, je tam dodają. Natomiast istnieje wzór na całą sumę, tylko że nie ma metod w analizie funkcjonalnej w matematyce, żeby to obliczyć, ponieważ tam trzeba by również poradzić sobie z nieskończonościami wszystkimi i jakoś je odjąć. Nikt nie wie, jak to zrobić. Ale to byłoby dla nas niesłychanie, dla fizyki niesłychanie przydatne, gdybyśmy nie musieli odwoływać się do takich diagramów, tylko po prostu powiedzieć, jakie jest oddziaływanie elektronu i mionu w elektrodynamice kwantowej. Tutaj oczywiście później zaczynają się problemy, bo jak już mamy kilka takich możliwości, to taki foton może wypuścić z siebie parę kwark, antykwark, która może zanihilować z powrotem. Więc zaczynają kolejne oddziaływania wchodzić w kolejnych pętlach. Więc te obliczenia są dramatycznie trudne. Ale jeżeli mion zastąpimy protonem, to właśnie ten drugi diagram to jest właśnie przesunięcie lambda, ten pierwszy wkład, który był powodem prowadzenia rozwoju QED, czyli elektrodynamiki kwantowej, czyli stwierdzenia, że ten klasyczny obrazek bez nieskończoności na pewno nie wystarczy. Jest niedobry do opisu. Teraz, jest teraz chyba w piątym rzędzie to jest kilkaset tysięcy diagramów lub więcej, już nie pamiętam ile. Jest 14 cyfr po przecinku, liczy teoria z tych kilkuset tysięcy, bo okazuje się, że każdy kolejny wkład daje, każdy kolejny rząd, czyli wymiana kolejnych tam fotonów, czy kwarków, czy czegoś, daje coraz mniejszy wkład, na szczęście, w elektrodynamice. Coraz mniejszy wkład. Więc liczymy na to, że jak doliczymy do piątego rzędu, to szósty rząd da jeszcze mniejszy wkład. I rzeczywiście porównanie obliczeń, tych niebywałych obliczeń teoretycznych, ściga się eksperyment z teorią. Znaczy teoria jest czasami lepsza była, to znaczy liczyła więcej, a czasami eksperyment był bardziej dokładny. Wtedy oczywiście eksperymentatorzy brali lepsze urządzenia i tak dalej, żeby dogonić teoretyków. A czasami te eksperymentatorzy mieli więcej miejsc po przecinku i byli o tym przekonani. Natomiast
wtedy teoretycy zaczęli liczyć te kilkaset tysięcy diagramów, żeby kolejne tam na 14 miejscu po przecinku zmienić piątkę na siódemkę i żeby się zgadzało. Znaczy to nie, żeby się zgadzało, liczą to nie, nie żeby się zgadzało, tylko się zgadza. Oczywiście, to jest w ten sposób, bo nikt by tutaj nie w ten sposób nie oszukiwał. W związku z tym to, natomiast cały czas napotykamy w tych kilkuset tysięcy diagramach, napotykamy nieskończoności. One są trzech rodzajów w zasadzie dla elektrodynamiki, ale cały czas te nieskończoności są i cały czas ten kuchenny przepis odejmowania działa fantastycznie, ale nie wiemy dlaczego. Poza tym wiemy, że przy którymś rzędzie przestanie to działać. Znaczy kolejny rząd będzie większy niż poprzedni, ale jeszcze nie doszliśmy do tych rzędów. Więc na razie poprawianie jest dodawaniem kolejnych rzędów. Jak zacznie rosnąć, czyli kolejny rząd, to będzie kres dokładności teoretycznej tego pomiaru. Ale jeszcze nie doszliśmy do tego. Każdy rząd kolejny polepsza nam dokładność. Ale wiemy, że to przestanie kiedyś działać. I ta niewiedza, jednocześnie skuteczność podsumowana jest w powiedzeniu Feynmana, no shut up and calculate. Nie zastanawiaj się, dlaczego to działa, tylko po prostu licz. Jak policzysz, to porównuj z doświadczeniem i się ciesz. Natomiast nie zastanawiaj się, dlaczego to działa, bo nie wiemy, ale działa. Więc teraz to była elektrodynamika. Natomiast tak samo, w ten sam sposób tworzone są oddziaływania silne, czyli pomiędzy kwarkami. Pomiędzy kwarkami nie wymieniane są fotony, tylko gluony. Analog fotonów, jest ich tam 8 rodzajów. Tylko że problem z oddziaływaniami silnymi jest taki, że każdy kolejny, jeżeli są niskie energie, jeżeli mówimy o nawet kwarkach w protonie powiedzmy, czyli tak ledwo się poruszający, to każdy kolejny rząd wcale nie jest mniejszy niż poprzedni. Czyli w zasadzie powinniśmy obliczyć całą sumę, żeby cokolwiek powiedzieć o oddziaływaniach silnych. I to jest problem, że nie wiemy, jak zbudowany jest proton. Bo proton jest przy niskich energiach, jest morze kwarków, morze gluonów. One oddziałują właśnie każdy z każdym i nie wiemy, jak wysumować to. Znaczy nie możemy się ograniczyć do pierwszych dwóch rzędów, bo to nic nie znaczy. Na szczęście w Genewie, w LHC, czy w Tewatronie wcześniej, czy w LEP-ie, jeżeli mamy bardzo silne, bardzo wysokie energie, to okazuje się, że przy wysokich energiach każdy kolejny rząd daje mniej. W niskich nie, ale w wysokich tak. I w związku z tym możemy ograniczyć się tam do drugiego rzędu, powiedzmy, i przewidywać wyniki badań w LHC za pomocą takich diagramów z dobrą dokładnością. Natomiast jak już energie zaczęłyby, w końcu energie stają się małe, no te cząstki najpierw są bardzo energetyczne, tam typu, nie wiem, 200 GeV albo coś takiego. I jeżeli są bardzo energetyczne, to świetnie to liczymy z takąś dokładnością. Natomiast w pewnym momencie one spowalniają, zaczynają tworzyć tam piony, protony i tak dalej. I wtedy my musimy absolutnie fenomenologicznie to uwzględniać. Nie potrafimy tego policzyć z pierwszych zasad. I to jest dla oddziaływań silnych, to jest niestety w małych energiach, jest to nieprzydatne. I tylko pytanie, czy to są prawdziwe nieskończoności, czy poprzez dyskretność przestrzeni, bo one się biorą stąd, że energie wymieniane mogą być dowolnie duże, co oznacza, że zakładamy ciągłość czasoprzestrzeni, czyli te dwa punkty mogą być dowolnie blisko siebie. Jakbyśmy wprowadzili granularność przestrzeni, to energie nie mogłyby być dowolnie duże i wtedy te diagramy nie dawałyby nieskończoności, ale nie mamy takiej teorii. W klasycznej teorii, ogólnej teorii względności. Zacznijmy od tego. Jesteśmy teraz w tej sali, siedzimy no, lub stoimy i jesteśmy przyciągani przez Ziemię. Okazuje się, że tutaj w newtonowskie podejście to jest, że ja, powiedzmy, mówmy o mnie, ja jestem przyciągany przez Ziemię. W teorii Einsteina nie ma żadnego przyciągania, tylko Ziemia tak zmienia sposób liczenia czasu i odległości, o tym za chwilę powiem na podstawie tego wzoru, że znaczy ja oczywiście stoję dzięki temu, że są oddziaływania elektromagnetyczne, które trzymają podłogę.
Bo gdyby nie było tych oddziaływań, to oczywiście wszyscy byśmy lecieli do centrum Ziemi z przyspieszeniem, które wynika z teorii grawitacji. Na szczęście nie tylko grawitacja istnieje. To znaczy istnieją działania elektromagnetyczne, które powodują, że ja nie lecę, ani państwo na szczęście też, nie lecimy sobie do środka Ziemi. Ale to są inne oddziaływania, to nie jest grawitacja. Otóż to, co Einstein powiedział, to, że jeżeli ja to podrzucę i złapię, to Newton powie, że to jest przyciągane przez Ziemię. Natomiast Einstein powie, że to jest linia prosta. To znaczy, że jak policzę, jaka jest odległość, czy jak się powinien, jaka jest najkrótsza odległość między punktem A i B, jeżeli wyrzucę z jakąś prędkością, to to jest właśnie to. W związku z tym nie ma tu przyciągania. Ten instrument, który jest w stanie nieważkości przez chwilę, prawda? On dla jego istnienia. On porusza się po najkrótszej krzywej. Jeżeli by nie było Ziemi, która zmienia sposób czasu, liczenia czasu i odległości, jak ja bym to wyrzucił, to to po prostu i by sobie poleciało. To byłby najkrótszy odcinek. Wstawiam Ziemię pod ten obiekt i nagle to jest najkrótsza krzywa. To jest kompletnie inny sposób myślenia. Również w satelicie, nie wiem, Alfa, które krąży wokół Ziemi, tam jest stan nieważkości. Newton by powiedział, że przyciąganie od Ziemi jest kompensowane przez siłę odśrodkową. A Einstein powie, oni poruszają się po najkrótszej krzywej. No to dlaczego mają cokolwiek włączać silniki? Przecież nie pytamy, czy włączyć silniki, jak poruszamy się w pustej przestrzeni po prostej. Więc oni się poruszają po prostej, tylko że nie w pustej przestrzeni. To jest najkrótsza krzywa. Dobrze. No w związku z tym to, co Einstein wprowadził, to jest sposób liczenia, że to jest jak gdyby ta prawdziwa odległość, czy kwadrat jej, jest zadany przez jakiś czas i przez jakąś odległość. Ja pominąłem kątowe. Otóż to jest coś, co Schwarzschild obliczył, będąc na froncie rosyjsko-niemieckim w roku 1915. Miesiąc po opublikowaniu pracy przez Einsteina i on znalazł takie rozwiązanie. I otóż RS, czyli promień Schwarzschilda teraz nazywany, to jest, jakoś tam zależy od masy Ziemi w naszym przypadku, i to jest 9 mm. Jeżeli podstawimy masę Ziemi, stałą Newtona i C, to jest 9 mm. My jesteśmy teraz odlegli od środka Ziemi o 6400 km. Więc ta poprawka jest dramatycznie mała. To dlatego my praktycznie uważamy, że nasz czas jest takim czasem ogólnym. Że jakbyśmy sobie odlecieli od Ziemi, to byłoby tak samo. Ale jeżeli spojrzymy na to, to nasze R, 6400 km, to gdzieś tutaj pisze, nasze R jest inne na przykład niż R dla satelitów GPS, które dają nam pozycję na Ziemi. One krążą, akurat dla nich wybrano, żeby czas krążenia był 12 godzin, co oznacza, że to nie, one nie są 6400 od Ziemi, tylko 20 tysięcy kilometrów dalej. Czyli dla nich R jest większe. I ponieważ one mają zegar atomowy na pokładzie, dlatego my możemy mówić, jak daleko jesteśmy od satelitów, czyli powiedzieć, gdzie jesteśmy na Ziemi. Dla nich trzeba uwzględniać to, że ich czas jest inny, bo RS dzielone przez 26 tysięcy jest czym innym niż RS dzielone przez 6400. To jest strasznie mało, mała poprawka, ale atomowe zegary muszą to uwzględniać, bo inaczej GPS by się rozsynchronizował po jednej dobie. Jakbyśmy myśleli, że te satelity mają nasz czas. Bo byśmy zaczęli odbierać zegary atomowe, której byśmy zaczęli lądować w Wiśle albo w jeziorze, albo gdzieś tam. Co się może zdarzyć, ale to nie z powodu GPS-a. Otóż to jest, i teraz napotykamy tutaj, że po pierwsze zmieniamy czas, a po drugie zmieniamy odległość. Widzimy, że odległość jest również podzielona przez to. I teraz dla nas w normalnym życiu te poprawki są tak małe, że są kompletnie nieistotne. Mierzymy sobie odległość, mierzymy, nie przejmujemy się, czy jesteśmy dalej od środka Ziemi, czy bliżej. Natomiast jeżeli byśmy zaczęli zagęszczać Ziemię, a nas razem z Ziemią, to R by zaczęło się zmniejszać. Prawda? Zaczęlibyśmy, ta poprawka zaczęłaby być coraz większa. I byśmy zaczęli, różnica między naszym czasem, a czasem daleko od Ziemi byłaby coraz większa. Aż jakbyśmy to tak ścisnęli tą Ziemię do tych promienia 9 mm,
to byśmy mogli zauważyć, że to jest zero, czyli czas przestaje biec, a to jest również zero, ale w mianowniku, czyli to jest nieskończoność. I zaczynamy mieć problem z opisem czasu i odległości na powierzchni czarnej dziury. To jest taka nieskończoność, którą jak napotkano, no to nie wiadomo było, co z nią zrobić de facto. Natomiast jeżeli widzimy, że jak R zbiega do RS, to dla nas w naszym czasie, daleko od czarnej dziury, czas zastyga. Czyli taka cząstka, która wpada, ona jak gdyby coraz wolniej wysyła sygnały, one są przesunięte ku czerwieni i tak naprawdę nigdy nie zobaczymy dotknięcia horyzontu, bo już po prostu nam zniknie, ona tam zastyga, bo jej czas przestaje biec. Natomiast okazuje się, że to nie jest prawdziwa osobliwość. To znaczy, jeżeli przejdziemy do innego czasu, kogoś, kto mierzy to na zegarku, on może wpaść w skończonym czasie przez horyzont. Czyli ktoś na zewnątrz tego nie zauważy, mówiąc, że trzeba czekać nieskończenie długo, żeby doszedł do horyzontu. Natomiast jak się przejdzie do innych zmiennych, to można w skończonym czasie przekroczyć horyzont czarnej dziury. Potem jest kłopot oczywiście duży, dlatego że wtedy się okazuje, że trzeba skończyć w zerze. Nie można utrzymać się wewnątrz czarnej dziury. Oczywiście siły przypływowe rozrywają i tak dalej, i tak dalej. No katastrofa generalnie. Natomiast ta nieskończoność jest nieskończonością w pewnym sensie pozorną. To znaczy jest nieskończonością wiążącą się ze złym wyborem układów współrzędnych, znaczy z naszego punktu widzenia bardzo dobrym, ale my nie wpadamy do czarnej dziury. Natomiast dla kogoś, kto wpada, to zero i to zero powinno być zamienione na inny układ współrzędnych, co się to robi, takie tak zwane zmienne Kruskala. Prawdziwa osobliwość, czyli coś, co jest rzeczywistą nieskończonością rozrywającą wszystko, jest tylko w środku, w R równym zero. To nie jest R równe RS. Ale trzeba pamiętać, że jeżeli byśmy chcieli nad horyzontem czarnej dziury nie wpaść tam, tylko sobie tam posiedzieć i pooglądać tą czarną dziurę, to moc silnika, która jest potrzebna, jak się zbliżamy, rośnie. I tak naprawdę, żeby być tuż przy horyzoncie, potrzeba nieskończonej mocy silnika, żeby nie wpaść. Więc to nie jest takie proste, że tam się utrzymam nad czarną dziurą, pooglądam sobie i wrócę. Nie, to tak prosto nie jest. Dobrze. Idziemy dalej. Nieskończoności w klasycznej znowu. Teraz na przykład, nieskończoności były znane, że jeżeli weźmiemy pył, sferyczny pył, który tylko przyciąga się grawitacyjnie, to ten pył, co ma robić? No oczywiście leci do środka, no gdzie ma lecieć? Wszystko jest sferycznie symetryczne. Otóż, więc to rozwiązanie, że to dąży, po czym gęstość tam dąży do nieskończoności, bo się w punkcie, w skończonym czasie gromadzą się te wszystkie punkty, to było znane. Ale myślano, że jak trochę to zaburzymy, tak trochę obrotu dodamy, tam porozrzucamy te cząstki, to że one sobie nie wlecą, nie stworzą nieskończoności. No zajął się tym Roger Penrose i udowodnił, że nawet takie trochę, znaczy jak bardzo, to one się rozejdą, ale jakie trochę pozaburzamy, to symetria sferyczna nie jest konieczna. One zawsze wpadną do utworzą czarną dziurę o nieskończonej gęstości. Że to jest to ogólne rozwiązanie. Potem zajął się tym Hawking, jak zobaczył rozwiązanie, znaczy twierdzenie Penrose'a o osobliwościach takich przestrzennych i razem udowodnili, że wszechświat bez stałej kosmologicznej, że to jest ogólne również dla wszechświata, znaczy, że wszechświat przy jakichś dość ogólnych założeniach albo wystartował z osobliwości, albo do niej dąży, albo obie rzeczy. Więc to udowodnili, to jest dość niezależne od tego, możemy tam nawet jakiś dodać jakiś moment pędu, coś tam możemy pomieszać. To nie musi być jakiś bardzo jednorodny układ, żeby musiał wystartować z nieskończoności, z osobliwości. To wszystko mówimy o klasycznej ogólnej teorii względności. I teraz pytanie, czy uniknęlibyśmy nieskończoności, gdyby grawitacja była kwantowa, bo to cały czas mówimy o klasycznym obrazku, to znaczy, że tam nie ma żadnych kwantów, tam nie ma żadnego kwantowania ani czasoprzestrzeni, ani cząstek. Pytanie, nie mamy grawitacji kwantowej, w związku z tym nie wiemy. Natomiast w naszym wszechświecie jest dodatnia stała kosmologiczna, której to nie obejmuje i ona zmienia nieskończoność. Znaczy ta nieskończoność, do której byśmy dążyli jako osobliwości, ona jest zmieniona. To znaczy ona jest dużo łagodniejsza.
I to spowodowało, że Penrose zaproponował, że istnieje, że my jesteśmy jednym z eonów, nazywa te kolejne wszechświaty eonami, ale one są sekwencyjne w czasie. To nie jest wieloświat, w którym jest wiele światów naraz. To zupełnie nie ta teoria. On jest przeciwko temu, ja jestem przeciwko temu. On uważa, że mogą być następujące po sobie, ponieważ osobliwość taka pomiędzy eonami jest bardzo łagodna. Tylko do tego jest konieczna stała kosmologiczna, a wiemy, że w naszym wszechświecie stała kosmologiczna jest ta dodatnia. W związku z tym to jest hipoteza Penrose'a, że pozwala to na przejście i tej osobliwości de facto nie ma. Nawet w klasycznym. Teraz jest taka propozycja, która się niedawno napisaliśmy pracę z George'em Ellisem i Hermanem Nicolai, że w fizyce tak naprawdę, jeżeli weźmiemy, to rozróżniamy dwa pojęcia. Nieskończoność jako bardzo duża liczba lub też bardzo mała, to co mówiliśmy o delta x po delta t, taka, że zwiększanie jej już nic nie zmienia, ponieważ nasza rozdzielczość jest za mała, nasze eksperymenty nie potrafią tego stwierdzić. Albo że konieczna w danej teorii jest nieskończoność prawdziwa, to znaczy taka matematyczna i żadna duża liczba nie wystarczy. Że są takie dwie możliwości. Otóż my twierdzimy taką propozycję, że w fizyce akceptowalne byłyby tylko takie teorie, w których te dwa pojęcia są równoważne. To znaczy, że nie trzeba odwoływać się do matematycznej nieskończoności. Wystarczy, że istnieje tak duża liczba, że żadne doświadczenie nie powie, nie rozróżni, czy to jest duża liczba, czy nie. I teraz tak. Na przykład rozmiar wszechświata. Zawsze się mówi, czy rozmiar wszechświata jest nieskończony. Z tego punktu widzenia to nie pozwala nam na rozróżnienie, dlatego że my i tak mamy do dyspozycji obszar wszechświata z kuli, z której dotarło do nas światło. To, czy poza tym on jest prawdziwie nieskończony, czy tylko bardzo duży, nie ma dla nas żadnego znaczenia, ponieważ my i tak tego nie potrafimy stwierdzić, ponieważ mamy do dyspozycji kulę, która nas otacza tylko. Więc to, czy potem jest nieskończoność prawdziwa, czy nie, nie ma znaczenia i w związku z tym to stosuje to kryterium, że nie ma różnicy między bardzo dużym wszechświatem, oczywiście większym niż nasz horyzont, czy nieskończonym wszechświatem, ponieważ i tak o tym nic nie możemy powiedzieć. Natomiast teoria strun nie spełnia tego kryterium. Znaczy, teoria strun wymaga prawdziwej nieskończoności. Jest tam tak zwana symetria modularna, która wymaga istnienia wszystkich wzbudzeń struny. Jeżeli obetniemy na dowolnym wzbudzeniu i powiemy wyżej, to już nas nie interesuje, 10 do 500, 10 do milionowej, cokolwiek możemy tam podać, to symetrii modularnej nie ma i teoria strun się załamuje. Także teoria strun nie spełnia tego kryterium. Ona wymaga matematycznej nieskończoności, a nie tylko bardzo dużej liczby. Kwantowa grawitacja. Znowu, te dwie największe teorie, czyli mechanika kwantowa, czy kwantowa teoria pola, która z niej pochodzi, i ogólna teoria względności Einsteina, czy teoria grawitacji, nie widzą się wzajemnie do tej pory. Jedna nie włącza grawitacji, a grawitacja nie jest kwantowa. Po 100 latach istnienia nadal jej nie ma. Oczywiście były próby i to, że być może ta grawitacja będzie teorią bez nieskończoności. To znaczy, że jakikolwiek rachunek, jaki wykonamy, nie będzie miał nieskończoności. Znaczy, nie będziemy arbitralnie odejmować nieskończoności z rachunków. Mamy taką nadzieję, że taka teoria istnieje, tylko że jej na razie nie mamy. Wydaje się to jedyne rozwiązanie. Znaczy, jakiekolwiek próby renormalizacji arbitralnej, czyli odejmowania nieskończoności, niezależnie od tego, jak skuteczne, i jak świetnie zgadzające się z doświadczeniem, od strony teoretycznej są niesatysfakcjonujące. Chcielibyśmy mieć możliwość obliczania bez takich arbitralnych procedur czy przepisów. I dotychczasowe próby, teoria strun czy pętlowa kwantowa grawitacja, no 15 lat się zajmowałem teorią strun akurat, one nie mają nieskończoności, w pewnym sensie nie mają, ale nie potrafią odtworzyć obecnej, świetnie sprawdzonej teorii cząstek elementarnych, czyli modelu standardowego i teorii grawitacji Einsteina. W związku z tym one są pewnymi propozycjami, ale nie wiemy, jak się mają do naszego świata, bo nie ma modelu standardowego i nie ma ogólnej teorii względności Einsteina, w każdym razie w pętlowej grawitacji, a w teorii strun nie ma modelu standardowego. W związku z tym nie wiadomo, jak one się mają do
rzeczywistego. W moim przekonaniu są zbyt mało szalone, znaczy za mało odchodzą od naszego paradygmatu, żeby rozwiązać tak trudny problem, jak powiązanie tych dwóch no, ekstatycznie pięknych teorii, czyli kwantowej teorii pola i ogólnej teorii względności Einsteina. Żeby to połączyć, zawsze mówię, potrzebny jest no, Zweistein, czyli ktoś, kto zrobi więcej. Więc nie mamy takiej teorii. Podsumowanie. To pojęcie nieskończoności w opisie w fizyce występuje dość powszechnie, w zasadzie bardzo powszechnie. Jeżeli czymkolwiek się nie zajmiemy i zejdziemy do takich fundamentalnych pytań typu elektron, punktowa cząstka, zawsze nieskończoność napotkamy. Rzeczywistość nigdy nie jest nieskończona. Znaczy w fizyce żadnej nieskończoności nigdy nie mierzymy. W związku z tym jak gdyby jest pewien dysonans poznawczy z tym związany. I w związku z tym my zaproponowaliśmy w tym Nature, żeby akceptowalne w fizyce były tylko teorie, które nie wymagają prawdziwej nieskończoności. Znaczy, żeby teoria była skończona, to wtedy nie ma pytania żadnego o nieskończoność, albo jeżeli do tej pory mamy nieskończoności, żeby one nie wymagały przechodzenia fizycznie, znaczy faktycznie do nieskończoności, żeby otrzymać wynik. I na razie nie mamy teorii w pełni skończonej. Mamy nadzieję, że kiedyś ona powstanie, która by nie musiała operować tym pojęciem. Dziękuję bardzo.